Dzień dobry, witam na moim kanale Odyniec Senior. Jestem u mechanika. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Nie wiedziałem, że w ciągu od sierpnia zeszłego roku do marca zrobiłem aż ponad 14 tysięcy kilometrów. No, już żeśmy pewne rzeczy porobili. Nie filmowałem tego, bo byłem w szoku. Jak zaczęli to demontować, były problemy z wyjęciem wtrysków. Szok, nie wiedziałem, że to aż tyle trwa. Także będzie wymiana wtrysków. Tu będzie turbinka chyba wymieniona, zresztą sprawdzi się ją. No i wiele innych rzeczy. Roboty jest trochę, no i trochę to będzie kosztować. Będzie wstawiane 4 sztuczki. Drogie te części. Tak to wygląda. Fachowcy tu frezowali, żeby weszło to jak trzeba, lekko. Otworki pod... Puchawkę koniecznie zrobimy, nie? Tak. Wtryski zrobione są, czyściutkie, wypucowane. Zaraz będziemy zakładać pokrywę. A to jest ta pokrywa, używana była, bo tam to żeśmy musieli przez przypadek zniszczyć. Ale ta jest w porządku. Wtryski są nowe. Niestety głowica będzie ściągana. Silnik powoli jest rozbierany. Będzie ściągana głowicka. No. To jest efekt parogodzinnej pracy zespołu najlepszych mechaników w regionie. Trzeci dzień. Czekamy na głowicę, która poszła do fachowców. A tak wygląda moje autko bez głowicy. Potnę te śliwki, wiśnie, czy co to jest, bo już wczoraj trochę miałem pracy, bo czyściłem wszystkie, cały osprzęt z silnika, pokrywy, różne przewody. Miałem chyba 5-6 godzin pracy, także nie nudziłem się. No dzisiaj już zaczynam się nudzić, bo już jest w pół do 11 i muszę coś robić, bo nuda zabija. Dobrze, że chociaż pogoda jest ładna. Czekam na mechanika, niech mi piłę da i będę rżnął. Drzewa, nie głupa. Mam fajną robotkę. Muszę pościnać, już pościnałem, ale jeszcze tu i tu. Muszę ściąć te drzewka, grube zostawić, gałęzie tam. Wyciągnąć je. Ścięte, pocięte i wywiezione. A takie kikuty zostały, dlatego że to będzie wyrywane z korzeniami. Więc musiało tak zostać. Próbowaliśmy wyciągnąć takim urządzeniem do wyciągania silników z aut, ale niestety te klamoty wczoraj myłem. Trwało to i trwało. Nie nałudzę się, a potem pójdę na rzeczkę, bo tam jakieś 500 metrów rzeka płynie. Zobaczę, co to za rzeczka. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, wtorek, środa, już wyjadę stąd, bo nie mogę dłużej, bo tu jeszcze korzenie zapuszczę. No, zrobiłem już połowę. Czas iść kapki się napić. Ogródek skopany. No, około 3 godzin mi to zeszło. Ciężka praca. Idę tam. Jest rzeka. Po pracy już jestem. Idę na spacerek. Na rzekę. Nawet nie wiem, jak ta rzeka się nazywa. Mówili mi, ale ja nie mam pamięci do niej. A mi lasek tutaj z tej strony jest, a tutaj już jest. To jest mokradło chyba, zdaje się, z tej rzeki. To ma być ta rzeka? Taki strumyk. To jakieś rozlewisko z tej rzeki małe.
Jeszcze muszę chyba trochę podejść. Już kurde pro kilometr idę. A mówię 500 metrów ma rzeczkę. Ona taka mała i nie zauważyłem. Jest rzeczka. Aha. Dzika rzeka. Przyszłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I zobaczyłem jeszcze raz. No. To jest właśnie głowica, która przyszła prawie jak nowa. Główny majster będzie składał ją. Wszystko na nowych wszystko częściach. Tak jest. Na nowych częściach właśnie. Tak jak syn nakazał. Patrz jakie nowe auto mam. Trochę rdzy widać, ale to nie szkodzi. To się wytnie. Fachowcy wkręcili głowicę. Nie urwali gwintów. Rzadko to się zdarza, ale się udało. Powoli, powoli się silnik będzie kompletował. Fachowcy zgodnieli i muszą się posilić. Są postępy. Ciężko idzie, ale są postępy. No już prawie. Jeszcze troszeczkę dzisiaj, na dzisiaj koniec, bo majstry, mechanicy zmęczeni i zdenerwowani, bo za dużo śrub zostało. Silnik już prawie jest poskładany, jeszcze tylko kilka części i będzie próba generalna. Jeszcze trochę części. Znaczy, to akurat już niepotrzebne są, ale jeszcze kilka rurek i tam jeszcze. I będzie finito. A jeszcze chodnicę trzeba będzie zrobić. No, nastąpiła ta wiekopomna chwila. Będziemy odpalać Mercedesa. No. Próbuj. Dajesz. Nie, on za to plaka, wiesz. Kręć. No. Zaraz łapie. Piąta próba. Och. Wreszcie odpalił. Niestety turbinka jest do wymiany. Opornie chodzi i nie da się uruchomić. I będzie włożona tam. Po regeneracji jedziemy na test. Na razie wszystko jest ok. Wrócili, to znaczy się, że jeździ. Witajcie. Czas na podsumowanie tego filmu, w którym poszukiwań nie było. Niestety jechałem i wyskakiwał mi error. Mówię, zajadę do Corsiera, podepniemy pod komputer i sprawdzimy, co tam się dzieje. No i się zaczęło. Miało to trwać tyle, co sprawdzenie, a skończyło się od zeszłego poniedziałku do wczoraj. Jak pech to pech, skończyła mi się bateria. Nie wiem, czy się nagrało, ale to trwało od poniedziałku zeszłego tygodnia do wczoraj. Także trochę się, to w sumie się nie nudziłem, bo oglądałem, jak robią, no i tam za bardzo też nie chciałem przeszkadzać, bo jestem laik w tych sprawach w sumie. No to tam takie różne robótki miałem, to sobie porobiłem, żeby się nie nudzić. Auto na razie testuję. W tym tygodniu jeżdżę i w przyszłym tygodniu gdzieś do połowy będę jechał tam wymienić olej i sprawdzić. Będę sprawdzać go jeszcze. W sobotę mam poszukiwania z Odyńcami koło Częstochowy. Będzie. Chyba tam będę, nie będę znowu poszukiwał, bo będę chyba grillmeisterem, jak ktoś powiedział. Grill rozpalony, kiełbaski
Mam ten papier. Już się pieką, tylko pogoda trochę jest niepewna. Stół zostawiony łokciami. A tego piłka nie mogę filmować za bardzo, bo to nie wolno. Czemu nie? Nie. Blokowanie produktów. Różne sałatki, carpaccio. Full wypas. A to będziesz miał do auta. To jest chyba, to jest chyba nasza Polska. Tadek, nie potrzebujesz? Nie, mam, akurat nie pakuje mi. Obrączka. No, na razie tyle. Jeszcze przyjdą. Jakaś bozia wyszła. Guzior. Takie rzeczy. A to jest coś ten, taki kolcok? No, ale już ze żarty. Ze żarty bardzo. No. To do złomu czy tutaj? A połóż, połóż, połóż tylko, przyłożymy. Byliby piękni. Ładno, bo tu jest, ewidentnie to będę mać... I złomu jednak będzie piwo. No i to by było wszystko w tym filmie. Taki jeszcze komentarz na koniec. Miałem tego w ogóle, tego materiału nie używać, z tego busa, z tych tam trochę poszukiwań, jakieś tam były różne rzeczy. To jest przestrzeń czasowa ponad 2 tygodnie. No a naprawa busa to dobre 2 tygodnie temu była u Kuby. No ale po pierwsze jest poniedziałek lany, więc taki film bonusowy może być. A po drugie w ten sposób przeszliśmy z 2-3 tygodnie do przodu, jeśli chodzi o czas. Teraz będą bardziej aktualne odcinki. Już najbliższy tutaj na tym kanale w środę. Mokry poniedziałek, oby chociaż trochę słoneczny, jeszcze przed nami. Trzymajcie się. Cześć.